Cześć, witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj zrobię coś prostego, wydawałoby się, i każda gospodyni domowa lub kucharz umie takie coś zrobić, ale myślę, że wielu z Was nauczy się fajnego, dobrego sosiku z łopatki i sprzedam Wam kilka, może nie tajemnic, ale jednak drobnych sekretów, jak przyrządzić taki pyszny, dobry sos do klusek kładzionych na przykład, czy pampuchów, makaronu albo knedla, które wszystkie produkty znajdziecie u mnie na moim YouTubie. Zapraszam Was, chodźcie zobaczyć. Zobaczcie, to są wszystkie produkty, jakie są potrzebne, ale oczywiście zaczniemy od tego przepięknego, różowego, wspaniałego mięsa. Jest to łopatka wieprzowa, może też nadawać się na taki sos biodrówka, albo nawet karczek. Można też z niego przyrządzić, albo wymieszać te wszystkie gatunki, ale ja w tym przypadku mam łopatkę około kilograma, sporo tego mięsa, ale to naprawdę wszystko zjemy. No i oczywiście podstawą jeszcze będzie bulion. To jest pozostałość rosołu niedzielnego, jaki ugotowaliśmy. Ten rosół oczywiście znajdziecie na moim kanale i bardzo ważny składnik, suszone grzyby. No i tutaj cebula, czosnek do smaku, oczywiście pieprz i sól. To będą przyprawy, oczywiście jeszcze w moim przypadku kminek, ponieważ ja bardzo lubię kminek. No i tutaj mamy jeszcze olej i cukier do smaku, bardzo też ważny składnik. Gdybyście jednak nie mieli tego wspaniałego bulionu, to proponuję Wam zrobić bulion z kostki rosołowej, tak po prostu rosół z kury, a drugą kosteczkę rosołową możecie zrobić sobie grzybowy bulion z kostki rosołowej i wtedy będziecie mieć doskonałą podstawę do naszego sosu. Oczywiście możecie używać takie rzeczy, natomiast na pewno lepszym składnikiem jest domowo przyrządzony bulion rosół. Aby mięso mi się dobrze kroiło, naostrzę sobie nóż. Słuchajcie, mam tutaj przepiękny kawałek łopatki i zalecam kupowanie tego mięska u rzeźnika, w jakimś dobrym sklepie masarskim. Nie kupujcie do takiego sosu mięsa w markecie. Ono jest tańsze dużo, ale naprawdę po prostu mówię Wam, że ma mnóstwo wpompowane wody to mięso marketowe i mięso się bardzo wykurcza, jest suche, niedobre, a my liczymy na bardzo pyszny i fantastyczny sos. Zobaczcie, jak kroję to mięso w takie grube plastry na razie. I za chwilę będę je przekrajał jeszcze w kostkę. To zależy od tego, jak kto lubi, ale my lubimy właśnie duże kawałki mięsa, ponieważ sos będzie się dusił dosyć długo, ono się pięknie rozwarstwi, zrobi się mięciutkie i będziemy mieć przepyszne kawały i tak właśnie kochamy nasze sosy z łopatki. No więc teraz po prostu w takie właśnie kostki, zobaczcie jakie duże, i tak będziemy je smażyć za chwilę. Słuchajcie, naszykujcie sobie jeszcze do robienia tego sosu taki porządny, duży garnek. Najlepiej, żeby miał jeszcze właśnie grube dno. Bardzo ważne to jest w tym przypadku robienia takiego sosu. Zobaczycie, że co tam będę wyprawiał w tym garnku. I też ważne, żeby był wysoki, bo będzie nam chciało trochę pryskać to mięso. No ale cóż, musimy sobie jakoś poradzić. Oczywiście garnek powinien być z pokrywką. Zapaliłem gaz pod garnkiem i już wlewam około 2-3 łyżki oleju. To jest olej rzepakowy, nasz polski. Na nim doskonale się smaży, ma wysoką temperaturę wrzenia i tak jest fantastycznie. I teraz czekam, aż dobrze garnek się rozgrzeje. Żeby sprawdzić na przykład, czy już jest mocno gorące, wystarczy wrzucić jeden kawałek mięsa. Jeszcze nie, to jeszcze nie jest ta temperatura. Jeszcze odrobinkę. To jest jeden z tych kluczowych momentów, ponieważ chodzi o to, żeby garnek był naprawdę mocno rozgrzany. Jak będziemy wrzucać mięso, żeby natychmiast po zamieszaniu to mięso tutaj zamknęło w sobie pory od gorąca tego garnka. Dlatego musimy go tak jakby już nawet lekko przypalić na samym wstępie, a dalej będziemy jeszcze mocniej to robić. Dobra, słuchajcie, atakujemy olej, zaczyna mi tu parować, to znaczy, że to już jest bardzo, bardzo dobrze i ostro wrzucam, ale jednak po kolei, nie wszystko naraz. Nasze kawałki mięsa. Mówiłem, że będzie pryskać, więc tam trzeba być przygotowanym, dlatego że woda z tak gorącym tłuszczem zawsze powoduje naprawdę mocną reakcję. Ale za chwilę nam się to ostudzi i już nie będzie problemu. Już mieszamy. I teraz trzeba zamierzać to mięso, żeby pory w nim zasypiły się na tyle, na ile jest to możliwe w tym pierwszym etapie smażenia. Bardzo ważny moment. Widzicie, już po panice, teraz wystarczy na największym gazie, jaki mamy w domu, to mięso smażyć. Ale na razie mimo wszystko puszcza wodę, więc musimy tą wodę na początek odgotować, co jakiś czas mieszamy, a ja będę Wam sukcesywnie pokazywał. Zobaczcie, tutaj wyraźnie widać wodę w tym naszym garnku. Właśnie ją trzeba odparować. W tym czasie możemy zająć się resztą naszych produktów. Obieramy czosnek, kroimy go po prostu w małe takie kawałeczki, jak nam się uda. Możecie też przycisnąć go przez praskę, też nie będzie to przeszkadzało. Ja zrobię to w taki tradycyjny sposób. A cebulkę, zobaczcie, pokroiłem w kosteczkę i tak będzie najlepiej. I co nam jeszcze zostaje? No pewnie, że pieprz. Chodzi o to, że to jest mięso po polsku. Tu nie będziemy nic innego używać. Taką solidną, płaską łyżkę pieprzu, nawet ziarnistego. Ewentualnie 3/4 łyżki, jak już ktoś ma zmielony. Ale ten jest niezły, daje mocnego kopa. Ja to zgniotę moździerzem. Możecie też nakręcić w młynku i już. No dobrze, pięknie już pachnie ten zmielony pieprz, a jeszcze tutaj wrzucę taką płaską łyżeczkę kminku ziarnistego. My lubimy kminek i on jest fantastyczny do wieprzowiny i polecam, żebyście też z niego skorzystali. O, ale teraz pachnie. A zobaczcie, co dzieje się w naszym garnku. No właśnie tak to się musi wszystko wygotować. Niestety mięso puszcza dużo wody, no trzeba czekać. Teoretycznie można byłoby tą wodę odlać, no ale co się wtedy stanie? Zgubimy nasze smaki, zgubimy nasze te najlepsze rzeczy, które są zawarte w mięsie, dlatego tego nie zrobię. Cierpliwości. Moi drodzy, minęło jakieś 20 minut, aż czekaliśmy na to, żeby ta woda się tu wygotowała, ale słyszycie teraz, skwierczy nam już mięsko, to znaczy, że olej już przypala nam, jest wspaniale i teraz jeszcze będziemy co jakiś czas mieszać, tak co minutę, dwie dosłownie i będziemy je mocno tu przypalać. Zobaczycie. Zauważcie, że w ogóle nie zdjąłem ognia. Cały czas gotujemy to, smażymy już w zasadzie na tym dużym ogniu i pamiętajcie, że nawet częściej niż co minutę, co pół minutki możecie je mieszać i przypalać, łącznie z garnkiem i wszystko tak około 10 do 15 minut. Cały ten proces smażenia po odparowaniu wody i tak jest najlepiej. Będziemy je smażyć do takiego momentu, aż tu nam się poprzypala garnek i to jest bardzo ważne w tym sosie. Zajrzyjcie z bliska, jak to wygląda teraz, jak rumiane są już nasze kawałeczki mięsa i to właśnie rumianość oraz przypalenizna garnka da nam fantastyczny kolor tego sosu, ciemny, taki pieczeniowy. Dobra, moi drodzy, jest nieźle, naprawdę każdy z kawałków już mięsa jest nieźle przysmażony. W tej chwili właśnie już wrzucam naszą cebulę. Bez żadnej wody, bez niczego smażymy cebulę razem z mięsem. Ale przepięknie pachnie, dosłownie nie mogę tutaj już wytrzymać, ślinka mi cieknie, jak nie wiem co. Słuchajcie, jak cebulka zaczyna się mocno zarumieniać już, to wtedy właśnie wrzucamy czosnek. Bo czosnek jak się usmaży, robi się bardzo, bardzo gorzki. Jo! Ohohoho. Po około 2 minutach, 3 może, kiedy czosnek się już usmażył, teraz dorzucamy następny tajny składnik. Chodzi o odszczyptę dosłownie cukru, pół łyżeczki. To po pierwsze poprawi nam znacznie smak, a po drugie sprawi, że mięso będzie się szybciej i fajniej nam smażyło, będzie bardziej miękkie. Tak, cukier właśnie daje taką właściwość. I teraz tylko minutkę i już działamy dalej. I właśnie w tej chwili wlewamy nasz bulion i zaczynamy właściwe duszenie. Pięknie to będzie. Bulion oczywiście jest zimny, teraz trzeba to doprowadzić do wrzenia, ale możemy już przyprawiać. Czyli co? Wrzucimy pieprz, będzie bardzo ostry nasz sos, ponieważ mamy dużo pieprzu. Możecie sobie zrobić troszkę mniej, jak się boicie ostrości, ale my lubimy ostre sosy do krusek. No i co jeszcze? Oczywiście wrzucę grzyby, które się pięknie tu rozgotują i dadzą fantastyczny, leśny, wspomnieniowy taki smak. No i trzeba to wszystko jeszcze posolić. Z solą ostrożnie, ponieważ bulion był słony, nie wiemy, jak to wszystko nam się zachowa, więc na razie taką małą, naprawdę płasciutką łyżeczkę. Zawsze zdążymy posolić na koniec do smaku. Moi drodzy, przyjrzyjcie się temu wszystkiemu teraz razem. Zobaczcie, że tak, mięsko jest pięknie zarumienione, sosik jest ciemny, tak właśnie miał być, garnek nam się pięknie odparzy od duszenia i nic na nim nie zostanie, żadnej przypalenizny, nie bójcie się tego przypalać na początku, no a smak będzie fantastyczny. Słuchajcie, przestawiłem go na mniejszy gaz, ten garnek z sosem i bardzo ważna rzecz, tutaj mam wodę, zimną wodę, to jest trzecia tajemnica robienia sosu, tak jak tutaj my w domu gotujemy, dolewamy do sosu zawsze zimną wodę, prosto z kranu, nie musi być ona przygotowywana, ponieważ to znacznie przyspiesza gotowanie się mięsa. Właśnie tak, zimna woda dolewana w trakcie gotowania. Moi drodzy, minęło już 1,5 godziny dosłownie, ten sos się tam gotuje, ja dolewałem w międzyczasie troszkę wody, myślę, że jakieś pół litra, może nawet więcej się wygotowało, więc dolałem, uzupełniłem, ale przygotowałem coś fajnego jeszcze, zobaczcie. Nasz sos będziemy podawać z kluskami kładzionymi. Zobaczcie, tu już mam przygotowane wspaniałe ciasto. Garnek z wodą już się gotuje i ten przepis na kluski kładzione znajdziecie też na moim kanale YouTube. A teraz spójrzmy, jak sprawa wygląda z sosem. O, tu się pięknie gotuje. Już biorę łyżkę. Głównym wyznacznikiem tego, czy sos już jest dobry, jest twardość, a w zasadzie miękkość mięsa. I właśnie tu mam przepyszny kawałeczek i troszkę sosu. I teraz go spróbuję, tylko muszę mocno dmuchać, bo jest piekielnie gorący. Ślina mi już cieknie, mam nadzieję, że już jest chłodne. No, mięsko już jest doskonałe, rozpróżyło się, jest mięciuteńkie, a smak sosu jest wspaniały. Nie będę go więcej solił, ta sól wystarczy, ale Wy zróbcie to według swojego własnego uznania, bo w zależności od tego, jak słony będziecie mieć bulion, tak właśnie będzie Wasz sos słony. No i co? Dalej kończymy. Słuchajcie, została nam już ostatnia czynność do wykonania. Musimy sos zagęścić. Robimy tak zwaną zaklepkę mąką i wodą. Tutaj mam w słoiczku takim po dużym koncentracie 3/4 mniej więcej jego, 2/3 wody i wrzucam do tego, do takiego naszego garnka minimum 3 łyżeczki mąki. Wy możecie zrobić to mniej, gdy będziecie mieć mniej mięsa i mniej wody, czyli mniej sosu samego w sobie, wtedy mniej tej mąki, a ja może jeszcze troszeczkę, ponieważ my lubimy gęste sosy. Zakręcam to mocno. I niczym stary, wprawny barman w barze robię szejka po to, żeby ta mąka z wodą się bardzo dobrze wymieszała. Jedną z najważniejszych rzeczy przy robieniu sosu jest to, jak się go zagęszcza, żeby tak zrobić, żeby nie zrobiły się kluseczki, bo wtedy to nie jest fajne i paskudne kluseczki w sosie nie są potrzebne. Najpierw wlewamy gorącego sosu do naszego słoiczka, tak żeby zrobić takie odwrotne hartowanie. To jest bardzo ważne. Jak tutaj już wlałem, wymieszałem, to teraz na środku intensywnie mieszam, na środku samym i w sam środek wlewam tą mąkę, która się natychmiast rozchodzi w całym sosie i idealnie nam się rozprowadza i nie ma tu mowy o żadnych kluseczkach, sos się wspaniale zagęści. Niestety mój sos nie jest taki gęsty, jakbym chciał, wolimy bardziej gęsty, więc co robimy? Jeszcze raz wlewam wody już nieco mniej i 2 łyżeczki mąki, robię szejka i ta sama operacja. Wlewam trochę sosu do słoika gorącego, mieszam i tu na środku mieszając leciutką stróżką wlewamy. Oj, teraz on złapał, będzie trochę bardziej budyniowaty i właśnie taki chcemy, żeby nie spływał nam natychmiast z kluseczek. Już go zakrywam, jeszcze 2 minutki, niech się tak pogotuje, nawet mniej i to jest koniec. I zobaczcie, jaki piękny talerz tutaj mam, cudowne mięso, no i oczywiście kluseczki kładzione, ale przecież mięso to jest ten najważniejszy dzisiaj składnik w tym filmie i już próbujemy. Przyjrzyjcie się temu, jak będę to mięso w tej chwili tutaj dziubał po prostu widelcem, jakie jest piękne, jakie jest mięciutkie i to jest najważniejsze w naszym sosie. No nie tylko to, oczywiście wiecie, że całość jest doskonała, no i ciach i próba. Przepyszne, naprawdę przepyszne, nie straciło ze swojej jakości nic, cały pełny smak mięsa, oczywiście sam raz ostre, dobrze słone i no kminek, też czuć kminek właśnie. No i co, róbcie właśnie takie sosy, ten sos możecie jeść z pluskami kładzionymi, z makaronem, z pampuchami, z knedlem czeskim, który znajdziecie u mnie też na kanale i te wszystkie rzeczy Środa gotuje i tak ma być. Cześć!